Cześć! Każda mapa powinna składać się z kilku domyślnych, koniecznych elementów, aby można było na niej zagrać. Nie wystarczy tylko stworzyć otoczenia gracza czy tunelu i można od razu grać w grę. Otóż, jeżeli włączymy tutaj wyświetlanie mapy ze światłem, to zobaczymy, że jest zupełnie ciemno, ponieważ żadnego światła jeszcze nie dodaliśmy. Aby dodać światło, można je znaleźć na liście po lewej. Mamy tutaj zakładkę Lights. I wybierzmy sobie najprostsze punktowe światło, które wygląda jak żarówka, świeci z jednego punktu w każdą ze stron. Stworzyliśmy już żarówkę, możemy zobaczyć, jak wygląda mapa z oświetleniem. Wygląda w taki sposób, czyli żarówka oświetla nam prawie całą mapę, no bo prawdopodobnie za nami jest dosyć ciemno. I co widać teraz? Można ustawić też żarówkę jakoś trochę bardziej z dala od ściany. Niekoniecznie potrzebna jest lampa, która imituje, że właśnie stamtąd świeci światło. Wystarczy postawić samą żarówkę. Tak jest na przykład na budowie. Wisi na kawałku drutu. Brakuje nam jeszcze gracza, czyli przejdźmy do zakładki Basic i wybierzmy Player Start. Jest to element, który pozwoli wskazać, gdzie gracz ma rozpoczynać grę. Stawiamy go na przykład tutaj. Jeżeli naciśniemy Escape, aby odznaczyć ten element, zobaczymy, że jest tam błękitna strzałka, która pokazuje, w którą stronę patrzy gracz. Gracz patrzy teraz na ścianę, nie jest może to zbyt ciekawe. Jeżeli pokazuje się napis Bad Size, to znaczy, że element przenika się z jakimś innym obiektem i trzeba go odrobinę podnieść. Jedną z podstawowych zasad tworzenia gier jest to, że gracz musi wiedzieć, co ma robić, więc lepiej niech nie patrzy na ścianę, tylko patrzy w głąb tunelu, bo może tam pójdzie, a nie będzie stał jak głupi.